Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Trzy miesiące temu dowiedziałem się o odejściu mojego wujka. Nie byliśmy sobie szczególnie bliscy, ale w testamencie zostawił mi jeden ze swoich domów. Byłem wzruszony, ale chciałem go po prostu sprzedać. Jestem świeżym ojcem bliźniaczek i nie potrzebuję teraz kolejnej rzeczy do ogarniania. Aby przyspieszyć proces, zdecydowałem się na podróż przez kraj, aby zamieszkać w domu, dopóki sprzedaż nie będzie pewna. Moja praca wymaga tylko laptopa i telefonu, więc zostałem zatwierdzony do pracy zdalnej na ten czas. Niestety moja żona musiała zostać w swojej pracy, więc musiałem przyjechać sam. Na początku traktowałem to jako mini wakacje. Miałem nadzieję, że będzie to trwało tylko tydzień, ale proces był bardziej skomplikowany niż myślałem. Miałem pośrednika zajmującego się większością rzeczy, ale po miesiącu nadal tu jestem. Od razu zauważyłem, że sprawy wyglądają źle. Rzeczy nigdy nie były tam, gdzie je ostatnio umieściłem. Widywałem cienie w kącie oka. Ciągle traciłem poczucie czasu. Myślałem, że jest to spowodowane stresem, samotnością. Poza kilkoma wizytami pośrednika z potencjalnymi nabywcami, dom był najspokojniejszym miejscem, w jakim kiedykolwiek byłem. Zanim całkowicie straciłem rozum, sąsiadka przyszła z psem. Była to starsza kobieta, która wyjaśniła, że zajmowała się psem, podczas gdy mój wujek był w szpitalu. Teraz, kiedy tu byłem, pomyślała, że powinienem wziąć Bastera, Golden Retrievera. Pomyślałem, że sąsiadka mogła być zapominalska, ponieważ wydawało jej się, że mój wujek zmarł w zeszłym tygodniu. Tak czy inaczej, zakochałem się w Basterze i jego obecność była dokładnie tym, czego potrzebowałem. Pomyślałem nawet, że byłby to wspaniały prezent, który mógłbym przywieźć do domu moim dziewczynkom. Miałem tylko nadzieję, że moja żona pomyśli to samo. Jednak nawet pies mógł stwierdzić, że coś jest nie tak z domem. Buster dość szybko zaakceptował nowe warunki życia, ale nigdy nie chciał wejść na górę. W tamtym czasie było mi to na rękę. Myślałem, że dzięki temu łatwiej będzie go śledzić. Potem Buster zniknął. Dosłownie w jednej sekundzie stał tuż za mną, gdy otwierałem słoik z przysmakami, by dać mu przekąskę. Moje oczy opuściły go tylko na chwilę, żeby odłożyć słoik na miejsce, a potem już go nie było. Przebiegłem przez cały dom, wołając jego imię. Kuchnia była połączona z salonem, a na drugim końcu znajdowała się główna sypialnia i gabinet. Drugi koniec kuchni prowadził do jadalni, która była połączona z holem wejściowym, który również prowadził do salonu i schodów na drugie piętro. Po wejściu na górę miałeś do wyboru prawo lub lewo wzdłuż balkonu, który pokrywał się z salonem z jednej strony i wejściem z drugiej. Idąc w lewo, prowadził natychmiast do pokoju gościnnego i pokoju gier. Idąc w prawo, prowadził do dwóch kolejnych pokoi gościnnych i łazienki na końcu korytarza. Patrzyłem w każdym pokoju i musiałem zaakceptować, że pies jakoś wydostał się na zewnątrz, mimo że nie było żadnych furtek dla psów, a każde drzwi i okna były zamknięte i zablokowane. Przeszukiwałem więc okoliczne osiedle przez kolejną godzinę, zanim się poddałem. Myślałem o robieniu ulotek, kiedy otworzyłem drzwi wejściowe i usłyszałem Bastera, który szedł do mnie z kuchni. Byłem zachwycony, ale nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak mogłem go przegapić. Pozwoliłem Basterowi spać w łóżku ze mną tej nocy. Z perspektywy czasu był to ogromny błąd, ale dzięki temu wtedy poczułem się lepiej. Sprawy w pracy nabrały tempa i szybko zapomniałem o wszystkich dziwactwach dziejących się w tym domu. Klienci dzwonili do mnie bez przerwy, ale kończyliśmy dużo zleceń i udało mi się zdobyć kilka dużych kontraktów z rzędu.
pracowałem na okrągło, ale wiedziałem, że po powrocie do biura czeka mnie awans. Kilka razy zdarzyło mi się zagubić w rozmowie telefonicznej lub arkuszu kalkulacyjnym i nagle okazywało się, że jest noc. Byłem tak zaabsorbowany pracą, że nie słyszałem bastera jęczącego o jedzenie lub wyjście na zewnątrz. Zacząłem ustawiać alarmy, żeby się pilnować, ale miałem zbyt wielu ważnych klientów, żeby zwolnić. Byłem królem świata, ale moje zdrowie zaczynało cierpieć. Zapominałem o jedzeniu, a czasem nawet o spaniu. Zawsze było coś innego do zrobienia lub ktoś do rozmowy. Nawet coraz lepiej radziłem sobie z opieką nad basterem, a przynajmniej lepiej niż dbałem o siebie. Potem mój dobry nastrój skończył się z hukiem. Dosłownie. Baster marudził za mną, gdy kończyłem kolejny arkusz kalkulacyjny. Wtedy oboje usłyszeliśmy trzask drzwi na górze. Po raz pierwszy, odkąd wprowadziłem go do środka, Baster sam pobiegł na górę. Prawie zadzwoniłem na policję, ale czułem się głupio z telefonem w ręku. Zacząłem wątpić, że w ogóle coś słyszałem. A gdyby był to intruz, Baster na pewno robiłby więcej hałasu. Zebrałem więc całą odwagę, jaką mogłem zdobyć, i zakradłem się na górę z patelnią jako bronią. Na górze było ciemno, ale z okien na dole wpadało wystarczająco dużo światła księżyca, żebym mógł dostrzec Bastera stojącego przed łazienką. Celowo zamknąłem wszystkie drzwi, kiedy ostatnio przechodziłem tędy w poszukiwaniu zaginionego psa. Ale te drzwi były teraz szeroko otwarte. Zapaliłem światło w korytarzu, ale nic się nie zadziało. Nie mając lepszych pomysłów, podniosłem wysoko patelnię i poszedłem powoli do łazienki. Nie było tu okna, więc w środku panowała czysta ciemność. Byłem przerażony. Kuriozalnie, Baster po prostu wyglądał na zamrożonego. Jego ogon sterczał pionowo i po prostu stał tam skierowany w stronę drzwi. Próbowałem wziąć za dobry znak to, że nadal nie szczekał. To dzięki temu udało mi się w końcu przejść przez próg i wejść do łazienki. Przez cały czas moje oczy przyzwyczajały się do ciemności, a łazienka była zbyt mała, żeby ktoś tam był niezauważony przeze mnie. Zacząłem się rozluźniać, gdy zrobiłem krok do przodu na coś lepkiego. Nagle uświadomiłem sobie, że mam w kieszeni komórkę. Wyciągnąłem ją i włączyłem, by rzucić trochę światła na podłogę. Natychmiast ją upuściłem na widok jasno-czerwonej cieczy, która otaczała moje stopy. Uciekłem na górę, co sprowokowało Bastera do podążenia za mną. Tym razem nie miałem problemów z wezwaniem policji. Na szczęście w pobliżu był już patrol, więc dwóch funkcjonariuszy przybyło w ciągu kilku minut. Ich potężne latarki przecinały ciemność jak noże, ale szybko stwierdzili, że lampy na piętrze działały jak najbardziej prawidłowo. Coś wydawało się jednak być nie tak z moimi rurami, bowiem wołali z góry, że kałuża to tylko zażelaziona woda. Z powodu ich nalegań wspiąłem się po schodach ponownie i wyraźnie zobaczyłem błotnistą brązową kałużę w łazience. Brzęk musiał być spowodowany pęknięciem rury. Obaj policjanci śmiali się z mojego nieszczęścia, ale poza tym byli wyrozumiali. Dali mi nawet numer telefonu do dobrego hydraulika, choć moja komórka była zrujnowana po tym, jak upuściłem i zostawiłem ją w kałuży. Musiałbym od teraz używać jedynego telefonu stacjonarnego w kuchni. Wypuściłem ich i obiecałem zadzwonić do hydraulika od razu po poranku. Jednak jak bardzo wyczerpany nie byłem, nie mogłem pójść spać po tych doświadczeniach, więc postanowiłem przygotować kilka ważnych dokumentów dla mojej firmy. Zanim się zorientowałem, Baster zrobił kolejny bałagan w salonie. Byłem śmiertelnie zmęczony i powiedziałem Basterowi coś, czego być może nie powinienem. I zrobiłem mu kilka rzeczy, o których wiem, że naprawdę nie powinienem. Zdecydowałem się zrobić coś ze stresem, który mnie dopadał. I tego samego dnia rano porozmawiałem z moim przełożonym. Ku mojemu zaskoczeniu, z radością pozwolili mi wziąć tydzień wolnego,
jako rodzaj wypoczynku umysłowego. Tak po prostu wszystkie moje zaległe prace zostały usunięte. Nie mając nic innego do roboty, starałem się skupić na Basterze. Bawiłem się z nim i karmiłem go mnóstwem smakołyków, żeby wynagrodzić mu moje wcześniejsze zaniedbanie. Wtedy znalazłem pierwszą wiadomość. Nie zauważałem tego przez jakiś czas, ponieważ unikałem drugiego piętra. Zdałem sobie jednak sprawę, że tak naprawdę nie zadzwoniłem po hydraulika. Teraz przed zrobieniem tego poszedłem na górę, aby sprawdzić, czy sytuacja się pogorszyła. Zamiast tego bezpośrednio zobaczyłem wiadomość napisaną na czerwono na ścianie na korytarzu. Brzmiała ona: tracisz rozum? Przez chwilę tak było. Przeraziła mnie myśl, że ktoś musiał się zakraść do mojego domu, kiedy tam byłem. Prawdopodobnie, gdy spałem. Nie będę powtarzał wszystkiego, co powiedziałem lub zrobiłem zaraz po tym. Powiedzmy, że nie stałem się odważniejszy od czasu łomotania. W końcu otworzyłem drzwi do sypialni i udałem się do kuchni z Basterem na czele. Ponownie zadzwoniłem na policję. Zdążyli się pojawić ci sami dwaj funkcjonariusze, a potem powoli sprawdzaliśmy każdy centymetr domu. Jednak nikogo nie znaleźliśmy. Wszystko było zamknięte. Żadnych śladów włamania. Policja na szczęście potraktowała mnie poważnie, co mnie wtedy zdumiało, i przyznała, że to nie pierwszy dom w tej okolicy, który tego doświadczył. Była seria włamań, podczas których nic nie zostało skradzione, ale policjanci nadal zaoferowali na noc samochód do obserwacji. Mimo że skorzystałem z tej oferty, szybko zdałem sobie sprawę, że i tak nie zasnę dziś w tym domu. Zadzwoniłem więc do mojego jedynego przyjaciela w mieście, a tak naprawdę w całym stanie, starego współlokatora z koledżu, który przypadkowo mieszkał 30 minut drogi stąd. Zaoferował, że odbierze mnie i Bastera za kilka godzin, więc zająłem się pakowaniem walizki. Nie wiedziałem, ile mi to zajmie, więc w pierwszej kolejności spakowałem tak naprawdę wszystko, co przyniosłem ze sobą do domu. Opuściłem swój pokój, żeby zabrać kilka zabawek dla psa, kiedy zadzwonił mój przyjaciel, by powiedzieć, że czeka na zewnątrz. Postanowiłem odłożyć telefon i natychmiast się z nim spotkać. Potrzebowałem towarzystwa człowieka i mógłby mi pomóc w przenoszeniu rzeczy. Ale podjazd był pusty. Nie było przyjaciela. Nie było żadnego samochodu. Oddzwoniłem do niego natychmiast, a on upierał się, że jest na zewnątrz. Słuchałem, jak wysiada z samochodu i podchodzi do drzwi wejściowych. Zapukał i słyszałem, jak drzwi się otwierają i wita go starsza kobieta. Mój przyjaciel zapytał o moje imię i wspomniał o moim wujku. Kobieta powiedziała, że nigdy nie słyszała o żadnym z nas. Po podziękowaniu jej wyszedł i zapytał mnie, czy wszystko słyszałem. Powiedziałem mu, że musiałem podać zły adres. Odklepał ten poprawny i potwierdził, że tam był. Poprosiłem go, by poczekał, i ponownie wyszedłem z domu. Wyszedłem na ulicę i spojrzałem za siebie na numery wypisane na krawężniku i na skrzynce pocztowej. Tylko że nie było tam żadnych numerów. Jedynie na krawężniku widniała wiadomość: tracisz rozum? Napisana na czerwono. Pokusa, żeby od razu się wynieść, była wielka. Mógłbym po prostu zacząć iść i nigdy się nie zatrzymywać. Ale musiałem zabrać swoje rzeczy i co ważniejsze Bastera. Więc wszedłem do domu po raz ostatni. Kiedy wróciłem do pokoju, moja walizka była pusta. Wszystko, co pakowałem przez ostatnią godzinę, było z powrotem na swoim miejscu. Pomimo tego, że było to po prostu niemożliwe, skupiłem się tylko na jednym celu. Musieliśmy wyjechać. Założyłem Basterowi smycz i byłem zszokowany, widząc, jak bardzo był wychudzony. Postanowiłem, że wynagrodzę mu to, gdy to wszystko się skończy. Spróbowałem wyjść przez drzwi frontowe,
jak gdyby nigdy nic. Ale nie mogłem ich otworzyć. Gałka obracała się swobodnie, ale zasuwa nie chciała się odsunąć. Teraz naprawdę się bałem, ale obecność Bastera pomagała. Ukląkłem, żeby go przytulić, a on, liżąc mnie po twarzy, podsunął mi pomysł. Cokolwiek się działo, na pewno nie było to wynikiem działania maniaka ukrywającego się w moim domu. Mimo to nie wiedziałem, jakie siły tak naprawdę mi się przeciwstawiają, więc wyszedłem na podwórko i powiedziałem głośno: No, Buster, czas na mały spacer. Szklane drzwi otworzyły się z łatwością. Buster wyszedł radośnie. Chyba już dawno nie wypuszczałem go na zewnątrz. Podążyłem za nim trochę nieśmiało i po raz pierwszy dokładnie zbadałem podwórko. Plac otaczał żelazny płot z odstępem między prętami, przez który mógł prześlizgnąć się Buster. I wtedy to zobaczyłem. Drzewo, które rosło zbyt blisko ogrodzenia i miało kilka gałęzi wystających przez i nad płotem. Założyłem, że brama też będzie nadprzyrodzenie zamknięta, więc to było moje jedyne wyjście. Buster nie potrzebował żadnej zachęty. Czekał cierpliwie na mnie po drugiej stronie, kiedy ja z bólem podciągałem się i przechodziłem przez płot. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo osłabiony i zmęczony jestem przez mój obecny styl życia. Kiedy byłem w trakcie schodzenia z drzewa po drugiej stronie, Buster szczeknął raz, a następnie wystrzelił jak strzała w kierunku pobliskiego wzgórza. Zeskoczyłem w dół i rzuciłem się w pogoń. Zniknął za szczytem, a ja starałem się nadążyć na zaskakująco stromej powierzchni. Na szczęście znalazłem miejsce, gdzie ktoś wmurował kilka kamiennych cegieł w zbocze, aby ułatwić sobie drogę do góry. Wciąż było na tyle stromo, że musiałem skupić się na prawidłowym ułożeniu stóp, by się nie zsunąć. Więc patrzyłem w dół, kiedy mój kolejny ruch w górę spowodował, że moja ręka chwyciła dywan. Zdezorientowany spojrzałem w górę, dostrzegając podłogę drugiego piętra. Spojrzałem w dół, aby ujrzeć resztę schodów, które prowadziły do holu wejściowego i salonu domu. Buster zniknął. Zdemoralizowany i zmęczony, przeczołgałem się przez ostatnie stopnie i po prostu usiadłem na półpiętrze na jakiś czas, od czasu do czasu wołając Bustera. W końcu zadzwonił telefon w kuchni. Jakiekolwiek duchy by ze mną nie zadzierały, zdałem sobie sprawę, że nie mogą powstrzymać pomocy z zewnątrz. W pośpiechu zjechałem ze schodów i wylądowałem ciężko na zimnych kafelkach poniżej. Ale byłem oszołomiony tylko przez sekundę i wkrótce już byłem w kuchni z telefonem w ręku. Ciepły głos mojej żony napełnił mnie nadzieją. Była zaniepokojona tym, że od jakiegoś czasu się nie odzywałem. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz w ogóle próbowałem. Próbowała mi powiedzieć, że moja firma nie ma ode mnie wieści od tygodnia, a ja próbowałem jej powiedzieć, żeby zadzwoniła na policję. Jej słowa jednak mnie zatrzymały. Zapytałem: co masz na myśli? Dostałem tydzień wolnego. Skarbie, myślałam, że miałeś kontynuować pracę, jak tylko tam dotrzesz. Tak, ale dali mi tydzień wolnego z powodu całego stresu, w jakim się znalazłem. Chwileczkę. Jak długo już tu jestem? Kochanie, nie było ci już prawie 9 dni. Mój żołądek się zapadł, ale nie zawahałem się powiedzieć: Słuchaj, musisz zadzwonić na policję. Coś jest nie tak. Chyba mam jakiś stan kryzysowy. Właśnie próbowałem wymyślić wymówkę, aby ograniczyć ilość kolejnych pytań. Ale w końcu zdałem sobie sprawę, że to było właściwie najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Może cierpiałem z powodu wycieku gazu lub guza mózgu. Jak na ironię, każda z tych opcji wydawała się lepsza niż mieszkanie w nawiedzonym domu. Kochanie, co się dzieje? Nic ci nie jest?
Wydawało mi się, że widzę poruszający się cień kątem oka, gdy odpowiadałem. Tak, nic mi nie jest, ale nie, potrzebuję pomocy. W tym domu jest coś nie tak. Mówisz bez sensu. Po prostu mnie posłuchaj. Zadzwoń na policję i podaj im imię mojego wujka. Powiedz im, żeby przyjechali do tego domu i że może być potrzebna karetka. Proszę, pomóż mi. Proszę ci pomóc. Piękne proszę. Z wisienką na torcie. Wpatrywałem się w telefon w mojej ręce, gdy głos mojej żony nadal się z niego wydobywał. Brzmiał jak ona, ale w szyderczym tonie, którego właściwie nigdy wcześniej od niej nie słyszałem. Boli cię brzuszek? Kiedy ostatni raz jadłeś? Ciekawe, jak smakuje baster. Trzasnąłem telefonem. Ale cokolwiek było po drugiej stronie, miało rację. Mój brzuch bolał. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy ostatnio jadłem. Jak na zawołanie usłyszałem skomlenie bastera z góry. Dopiero gdy zacząłem biec w kierunku schodów, zauważyłem, jak bardzo obite i obolałe są moje nogi od upadku. Przełamałem ból i ponownie się na nie wspiąłem. Buster był z powrotem przed łazienką. Leżał na boku i wyglądał gorzej niż kiedykolwiek. Tracisz rozum było teraz wypisane na całym korytarzu, także na suficie i podłodze. Nie miałem już żadnych wątpliwości, że wiadomości zostały napisane krwią. Z niektórych z nich wciąż kapało. Podszedłem i podniosłem Bastera, podczas gdy przy moich drzwiach wejściowych rozległo się walenie. Podskoczyłbym, gdyby Buster mnie nie obciążał. Usłyszałem, jak otwierają się drzwi wejściowe i ktokolwiek to był, zidentyfikował się jako policja. Rozpoznałem nawet głos jako należący do jednego z funkcjonariuszy, którzy odwiedzili mnie wcześniej. Dlaczego nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska? Zawoławszy, że jestem na górze, obróciłem się z Basterem i znalazłem rozciągający się przede mną korytarz, wielokrotnie przekraczający swoją pierwotną długość. Mimo tego, jak szczupło wyglądał, Buster wydawał się cięższy niż kiedykolwiek. Wiedziałem, że to wszystko to tylko jakaś sztuczka, żeby nie doprowadzić do mojego kontaktu z policjantem. Pomyślałem, że naprawdę musiałem rozmawiać z moją żoną. Musiała słyszeć część z wezwaniem policji, a duchy po prostu zniekształciły końcówkę rozmowy. Zacząłem więc wędrówkę z powrotem do schodów. Przebierałem nogami tak szybko, jak tylko mogłem, krzycząc przez całą drogę. Ale wtedy głos odpowiedział policjantowi. Kobiecy głos. Głos mojej żony. Słyszałem, jak mówiła. Przepraszam, mój mąż nie czuje się dobrze. Odpoczywa w sypialni. Czy mogę panu pomóc? Krzyczałem tak głośno, jak tylko mogłem, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale to było na nic. Usłyszałem, jak oficer mówi. Chciałbym do niego zajrzeć, to tyle. Tak, tak, proszę wejść. Jest tuż obok. To był istny koszmar. Obficie się pociłem, a każdy krok zdawał się prowadzić mnie donikąd. Próbowałem przyspieszyć, ale korytarz tylko się wydłużał. I wtedy usłyszałem mrożący krew w żyłach krzyk mężczyzny z dołu. Nagle korytarz wrócił do normy i znalazłem się jakoś na szczycie schodów. Mojego rozpędu nie dało się zatrzymać. Spadłem z nich i wylądowałem twardo. Na Basterze. Wył z bólu, ale przynajmniej żył. Zobaczyłem, jak długa, gruba smuga krwi spływa za rogiem pod zamknięte drzwi do mojej sypialni. Pod drzwiami wciąż był czyjś cień. W bólu przekradłem się do kuchni i chwyciłem moją wierną patelnię, po czym wróciłem do drzwi sypialni, tak cicho jak tylko mogłem. Moje oczy nerwowo obserwowały poruszające się cienie. Cokolwiek tam czekało, zabiło człowieka. To oznaczało, że może zabić mnie. Ale
jeśli mogło to mieć fizyczny wpływ, to z pewnością musiało być też podatne na fizyczny wpływ. Podniosłem więc patelnię i powoli zacząłem przekręcać klamkę. Zanim zrobiłem najmniejszy ruch, drzwi same się otworzyły i nagle coś się do mnie odwróciło. Zamachnąłem się patelnią. Policjant stał przede mną. Uśmiech zastygł na jego twarzy. Oboje spojrzeliśmy w dół, na nóż zanurzony w jego piersi. Moja dłoń wciąż była owinięta wokół rękojeści. Przewrócił się na bok, a ja upadłem do tyłu, osiadając ciężko na czystej teraz podłodze. Byłem pewien, że podniosłem patelnię. Pamiętam jej ciężar, ale teraz pamiętam też, że poszedłem do kuchni i wyciągnąłem nóż. Poważnie zastanawiałem się, czy nie tracę zmysłów. Spojrzałem w dół, by zauważyć, że znów mam nóż w rękach. Upuściłem go natychmiast i odczołgałem się, by sprawdzić, co z Basterem. Nie ruszał się. Położyłem głowę na jego boku i byłem zdruzgotany, czując, że jest jeszcze ciepły, ale nie oddycha. Nie wiedziałem, co robić, więc nie zrobiłem nic. Nic nie robiłem przez długi czas. Byłem ospały, ale jakoś dotarłem na kanapę w salonie. Kiedy się obudziłem, poczekałem jeszcze trochę. Nie byłem pewien, na co czekam, ale nic strasznego nie działo się ze mną podczas czekania. Nie spieszyło mi się, żeby to zmienić. Ale ciało Bastera i policjanta wciąż tam były. Musiałem coś zrobić. Mój żołądek zaburczał, gdy w końcu podniosłem się z kanapy. To był kolejny problem z siedzeniem w miejscu. Na początek znalazłem łopatę w szafie połączonej z gankiem na podwórku. Kopanie dołu było wyczerpujące, więc postanowiłem po prostu zakopać teraz Bastera. Planowałem zabrać się za policjanta po znalezieniu czegoś do jedzenia. Podniosłem Bastera i wyniosłem go na zewnątrz. Jego futro wciąż było takie ciepłe. Trudno było uwierzyć, że już go nie ma. Ale za jego wielkimi brązowymi oczami nie było życia. Delikatnie położyłem go w dołku i zabrałem się do pracy. Jakiś czas później zawędrowałem do kuchni i przeszukałem spiżarnię. W domu panowała cisza, nie licząc moich działań. Kiedy tylko przestawałem się ruszać, cisza zapadała zupełna. Zastanawiałem się, czy duchy chciały po prostu zrobić ze mnie mordercę. Teraz, kiedy ich cel został osiągnięty, może zostawiłyby mnie w spokoju na jakiś czas. W samą porę, bo umierałem z głodu i nie potrzebowałem więcej rozproszeń. Otworzyłem pudełko płatków i wziąłem garść prosto do ust, kiedy zastygłem. Skąd mogłem wiedzieć, że rzeczywiście jem to, na co patrzę? A jeśli tak naprawdę otwierałem pudełko z trutką na szczury? Nadal nie byłem pewien, do czego te duchy są zdolne. Wyobrażałem sobie, że jedzenie zamienia się w robaki, gdy jest już w moich ustach. Z tą myślą rzuciłem płatki na ziemię i odszedłem, nie będąc już głodnym. Musiałem skupić swoje wysiłki na opuszczeniu tego miejsca. Jak na zawołanie, przeszedłem obok drzwi wejściowych. Były szeroko otwarte. Instynktownie wykonałem gwałtowny ruch w stronę wyjścia, po czym zatrzymałem się z wyciągniętą ręką zaledwie kilka centymetrów od drzwi. To musiała być kolejna sztuczka. Mogłem zobaczyć, jak drzwi zatrzaskują się przed moją twarzą lub nawet zabierają ze sobą kilka moich palców. Czułem, że do domu wdziera się bryza, ale byłem zbyt przerażony, by się ruszyć. To była najbardziej niemożliwa sytuacja, w jakiej kiedykolwiek byłem, a nawet o jakiej słyszałem. Wszystkie moje zmysły zawiodły mnie już wcześniej. Jednak moja potrzeba wolności sprawiła, że w końcu ruszyłem nogami. Po ostrożnym opuszczeniu domu
zobaczyłem samochód policyjny stojący na moim podjeździe. Drzwi były odblokowane, a kluczyki leżały na przednim siedzeniu. Mój umysł oszalał, próbując wyjaśnić tę sytuację. Może policjant był potajemnie mordercą i zabił poprzednich właścicieli tego domu? Może jego poświęcenie pomogło mi przeżyć? Nie mogłem wymyślić żadnego innego wytłumaczenia dla mojego szczęścia w tamtym momencie, więc po prostu zepchnąłem swoje wątpliwości na bok i wsiadłem. Wyjechałem z dzielnicy bez przeszkód, ale miałem nowe problemy. Byłem w nieznanym mieście. Jechałem radiowozem. Nie miałem przy sobie żadnych pieniędzy ani innych rzeczy. I nie miałem pojęcia, co robić dalej. Więc kontynuowałem jazdę. Dobrze było się uwolnić od tego domu. Dobrze było zobaczyć słońce. Więc jechałem dalej. Dalej i dalej. W lewo, w prawo. W lewo, w prawo. Nie mam pojęcia, gdzie jadę. I wtedy zdałem sobie sprawę, że od jakiegoś czasu nie spotkałem na drodze żadnych innych samochodów. Gdzie byli wszyscy? Gdzie byłem ja? Ściskające uczucie powtórzyło się pod moim brzuchem, ale także wokół całego ciała. Zapadłem się w siedzenie samochodu. I wtedy zdałem sobie sprawę, że siedzę na fotelu. Z powrotem w salonie w domu mojego wujka. Moje ręce były uniesione, jakbym wciąż trzymał je na kierownicy. Zacząłem płakać z frustracji, po czym wstałem i krzyknąłem. Jak długo siedziałem tam z głupim uśmiechem, poruszając ramionami w górę i w dół jak wariat. Odwróciłem się i zobaczyłem mojego służbowego laptopa na stole w jadalni. Był włączony i świecił na mnie. Podszedłem do niego i zobaczyłem, że coś już było zapisane w notatniku. Treść brzmiała: Straciłeś rozum? Dobrze. Teraz nie będziesz miał nic przeciwko temu, żeby stracić resztę. Nagle moja pięść poczuła się obciążona i opadła. Podniosłem ją, by znaleźć w dłoni kolejny nóż kuchenny. Natychmiast go upuściłem. Skasowałem wiadomość i zacząłem pisać prośbę o pomoc. Zignorowałem ekran i skupiłem się tylko na klawiszach. Jednak ciągle trafiałem w nie źle i powoli tworzyła się kolejna wiadomość. Przepraszam, zawiodłem was wszystkich. Po raz ostatni. Żegnajcie. Mógłbym znowu krzyknąć, ale zauważyłem, że coś się zmieniło. Nie byłem już w jadalni, byłem w gabinecie. Pisałem, pisałem i pisałem, a zaczęły wypływać moje własne słowa. Wysłałem e-maile z prośbą o pomoc. Zamieściłem prośbę na Facebooku lokalnego wydziału policji i starałem się po prostu pisać, bez względu na wszystko. To jest moja najświeższa próba zachowania zdrowia psychicznego. Zawsze, gdy próbowałem zrobić sobie przerwę, znajdowałem się w nowym pokoju, z nowymi koszmarami, które na mnie spadały. Raz otworzyłem drzwi do gabinetu, z widokiem na piekielny świat i prawie wlazłem na lawę. Nie byłem pewien, czy to wszystko było iluzją, ale nie chciałem nawet mieć wizji płonących stóp, więc po prostu zamknąłem drzwi i wznowiłem pisanie. Nie jestem nawet pewny, czy to wszystko przez duchy. Ostatnio dużo myślałem i prawda jest po prostu taka, że nie mam pojęcia, co się dzieje. Analizując te szalone wydarzenia, zdałem sobie sprawę, że nie mogę sobie przypomnieć imienia mojego wujka albo jak wyglądał. Nie jestem pewny, czy kiedykolwiek miałem wujka. Starałem się bardzo intensywnie myśleć o tym, jak się tu znalazłem. Czy przyleciałem? Jechałem? Nie mogłem sobie przypomnieć. Czy zawsze tu byłem? Co dziwniejsze, nie mogę sobie nawet przypomnieć nazwiska mojego pośrednika w handlu nieruchomościami.
ani nawet tego, jakiej jest płci. Spotkałem go osobiście kilka razy. Dlaczego nie wiem tego, co powinienem? Nie pamiętam nawet imion moich córek, ani żony. Czy ja w ogóle jestem ojcem? Czy ja w ogóle jestem człowiekiem? Wiem, że muszę być, bo piszę w tym małym gabinecie. Ale teraz, gdy o tym myślę, nie pamiętam, kim są moi rodzice. Jak wyglądają, ani nic z mojego dzieciństwa. Teraz pamiętam tylko ten dom i wszystkie koszmary, na jawie i nie tylko, które tu przeżyłem. Czuję się jak w radiowozie. Znalazłem drogę do przodu, ale naprawdę nie wiem, co dalej. To nie jest sposób na życie. Jestem coraz bardziej zmęczony. Jestem bardzo głodny. I coraz trudniej mi się skupić. Ciągle słyszę głosy. I są coraz głośniejsze. Wiem, że jeśli przestanę pisać, nie wytrzymam długo. Ale kończą mi się słowa. Moje ręce są zmęczone. Ja jestem zmęczony. Tak bardzo zmęczony. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. Szybki brązowy list z koszu nad leniwymi psami. Muszę pisać, ale nie wiem, co więcej powiedzieć. Jak mam na imię? Nie wiem. Umrę, jeśli przestanę pisać. Umrę, jeśli przestanę coś robić. A, B, C, E, R, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, I, Z. Szybki brąz i skacze na leniwymi psami. Psy. Baster. Tęsknię za Basterem. Chciałbym móc go pogłaskać ostatni raz. Ale czy on w ogóle istniał? Czy cokolwiek? Jestem taki zmęczony. Tak głodny. Muszę się skupić. Szybki brązowy lis skoczył nad leniwymi, żegnajcie. Szybki brązowy, przepraszam, skoczył na... Czarowałem was. Leniwymi psa i żegnajcie. Jestem szybki, ja skoczył ostatni raz leniwymi psami. Przepraszam. Skoczył nad... Rozczarowałem was. Leniwymi... Ostatni, żegnajcie. Przepraszam. Rozczarowałem was. Po raz ostatni. Żegnajcie.